Kochani, ostatni rzut na ośrodek Cetniewo. To właśnie tam, słuchajcie, dzisiaj widzę, że znowu trenują miotacze, czy nie wiem jak się fachowo mówi, kochani, o rzutach, o wszystkich dyscyplinach rzucanych, bo to tam kulomioci nie są, tam się rzuca, słuchajcie, młotem, rzuca dyskiem. Natomiast za mną, za plecami, kochani, ośrodek Cetniewo, który już opuścili piłkarze Polish Soccer Skill. Wśród nich, kochani, jest ze mną piłkarz Guti. My już jesteśmy z Gutkiem, my jesteśmy już z Gutkiem na wyciszeniu. Dawaj, jeszcze raz przyjmij serdeczne gratulacje, Guciu. Popracował, zrobił robotę, kochani. Powiem wam szczerze, wzruszyłem się, ja się popłakałem. Gutek mówi, że nogi miał miękkie, tak? Jak z tymi nogami było? Śmiało mów. Tak o? Poważnie? Nóżki latają? Czyli jest przeżycie, kochani. No mamy wspaniałą pamiątkę. Pamiątkę, na którą, uwaga, ciężko, kochani, zapracowaliśmy. Także my wiemy o tym. I gratulujemy Gutkowi obszernie, ale pamiętajcie, że to ciężka praca. My naprawdę bardzo dużo trenujemy. Zresztą jak oglądacie nasz aktywny kanał, to wy to widzicie. Dlatego każdy z was może tak pracować i gorąco was do tego zachęcamy. Oczywiście pamiętamy jeszcze i wiemy, że mnóstwo tej pracy jeszcze jest przed nami, kochani. My dopiero zaczynamy, my dopiero raczkujemy, ale mamy na swojej drodze wspaniałych ludzi, którzy nam pomagają. Prowadzą. Zobacz, jakaś ekipa biegnie. Oj, bieg po piasku o tej porze roku, w takiej pogodzie może nie sztormowej, ale zobaczcie, jakie dzisiaj są piękne fale. No, takiego Bałtyku tu jeszcze dzisiaj nie było. A nie ma takiego wiatru jak ostatnio, jak przyjechaliśmy, nie, Gutku? Tam jest ten rzecz, tam jest taki tak. Co tam jest? Słuchaj, no nie wiem, idziemy z Gutkiem, w każdym bądź razie tam jest poniżej zejście numer 11 Władysławowo i tym zejściem zejdziemy, Guteczku, za momencik na plażę. Zdaje się, że tam jakąś akcję żeście z chłopakami robili. Ciekawe, czy ta akcja jeszcze będzie. Natomiast słuchajcie, jest tak wzburzone morze, że może mamy jakieś ze 2-3 muszelki nazbieramy, co? I szabełką. Bo ja mam tylko, powiem ci, 3 czy 4, Gutku, muszelki. Znalazłem i zabrałem dla mamci 3 kamienie, wiesz? Tak? Słuchaj, Gutku, a powiedz mi teraz tak, co najbardziej zapamiętasz tutaj z Cetniewa? Co ci utkło tak najbardziej przez te 5 dni pracy? Ile sparingów zagraliście? Dwa. Dwa? Słuchaj, no jeden nagrywałem, ten pierwszy. Natomiast drugi troszkę późno się dowiedziałem, że jest. A jak poszło na tym drugim, powiedz widzom? Strzeliłem 8 goli. 8 goli strzeliłeś, to bardzo bramkostrzelnie. No bardzo dobrze. Tak? Byłeś zadowolony. Słuchajcie, no Gutek trochę jak zwykle oszczędnie ze słowami, natomiast to jest właśnie twój pawilon B, Gutku. Tu na prawo sobie mieszkałeś, zobacz, to. Pamiętasz, które twoje okno? Stąd nie rozpoznasz? Które? Trzecie? Raz, dwa, trzy. No i chyba dalej, myślę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, gdzieś ósme. Miałeś pokój numer 19, nie? Tak? A zaczyna się od 17. Aha, no to może masz rację. A w każdym razie, kochani, no spokoju, bezpośredni rzut na nasze piękne, wspaniałe Morze Bałtyckie. Słuchajcie, no będziemy tak w tym roku kombinować, żeby może się tutaj na tym morzu jednak znaleźć, chociaż na krótką chwilkę, ale czy to się uda, nie wiem, kochani, dlatego, że bardzo jakby no, tryb życia, jaki prowadzimy, kochani, związany z rozwojem sportowym Gutka, jest, kochani, no, dosyć dynamiczny. Także przed nami jeszcze wyprawa do Hiszpanii na wiosnę. Jest obóz sportowy. Ty, coś tam biegło? A to pies tam biegnie przodem. Czy ptak? Ptak, jaki duży, zobacz. Gdzie? No tam taki duży ptak. Ja go złapałem. Gdzie? Słuchajcie, w ogóle mewy, powiem wam, co tu większe od ptaków, od psów. Jak byłem w porcie, Gutku, to takie mewy potężne, wielkie były, że szok, jak psy, takie duże. W każdym razie nie, to jest zejście numer 11, Gutku, tym zejściem schodziliśmy na dół. Idziemy na plażę zobaczyć z Gutkiem, kochani, potem idziemy coś zjeść, no i pomalutku będziemy jechać do naszych szabełków. Tęsknisz za Naśką i Kudełkiem? Trochę mało, a ja trochę dużo. Ja tęsknię bardzo, no, słuchajcie. A nie miałem kiedy tęsknić. Nie miałeś kiedy tęsknić, bo dużo pracy było, nie? Dużo czasu. Czas mieliście chyba bardzo wypełniony, Gutku, nie? No. Jakie treningi były? Mieliśmy 1,5 godziny przerwy. Dwa razy 1,5 godziny? A tak, jakie treningi były, powiedz? Motoryczny, techniczny. Motoryczny, techniczny, no. Ten, no, jak mentalny.
mentalny. Aha. To tyle. Słuchajcie, wyjście 11 Władysławowo. Idziemy teraz na plażę. Tym wyjściem wychodziliście? Nie. Tak. Tym? Tak, chyba tym. No to dobra, prowadź Gutku. Zdaje się, że coś tutaj ciekawego Gutek z chłopakami stworzył. Idziemy, uwiecznimy to na naszym kanale, na naszej pamiątce. Także patrzcie, ale przede wszystkim uwiecznimy Wam piękną falkę, bo tutaj przez tydzień czasu naszego pobytu, no, falki nie mieliśmy w ogóle. Czyli mieliśmy tutaj taki spokój i ciszę. Ty zobacz, ja powiedziałem o falce i falka przestała. Nie no, jest. Jest, kochani, falka. Także wychodzimy w tym momencie. Patrz, mewa jest tam blisko. No ale ja nie wiem, czy to mewa jest. To chyba nie jest mewa. To jest czarny. O, mewa tam zawija teraz, popatrz. Mewa z prawej zawija. To chyba jakiś kruk albo... W lewo, bo tam po lewej robiliście. Jest to, co robiliście? Tak. Jest? Na pewno będzie, bo tam było... Tak, tylko wejście. Dobra, to idziemy w takim razie. Prowadź, Gutku. Idziemy zobaczyć. Siema, witajcie. Dawać piątkę. Gratuluję Wam kondycji. Widziałem z góry, jak biegaliście po tym piasku. Ja znam Pana. Znasz nas z YouTube'a? A wiecie, że jesteśmy na zgrupowaniu reprezentacji Polski tutaj teraz, Polish Soccer Skill na obozie piłkarskim? Tak. Kto gra w piłę? My nie. Nie, nie gracie? Cześć, tato, witaj. Ale widzę, że biegacie, aktywnie spędzacie czas i to bardzo cieszy. Dawaj piątkę. Trenujemy, bo to są młodzi żeglarze. No pięknie. Słuchajcie, a skąd jesteście, powiedzcie? Z Pucka, czyli jesteście tutaj stąd. Macie przepiękną okolicę, jestem w niej absolutnie zakochany. My już dzisiaj wracamy niestety do domu, jesteśmy spod Jeleniej Góry. Bolesławiec, czyli mamy koło 700 km. Z Bolesławca, dokładnie. Natomiast Gutek skończył właśnie przed sekundką zgrupowanie, to młody piłkarz reprezentacji U10. Mieli świetne, słuchajcie, teraz tutaj przygotowania od 13 do 19. No powiem Ci, że połapane jest to fajnie. Bardzo jest to takie świetne komercyjne przedsięwzięcie nastawione na rozwój tych, którzy chcą się rozwijać, o tak powiem, nie? I... A dużo jest ten z całej Polski, tak? Słuchaj, tutaj było około 300 osób wyselekcjonowanych w różnych grupach wiekowych. Wiesz, na obozach siema, cześć, witaj. Skąd jesteś, przyjacielu? Też z nami. Jestem pan z YouTube'a, wiesz? A jak nie wie, to pokażesz panu, słuchajcie. No kanał sportowy na YouTube już mamy prawie 35 tysięcy, także z takiego małego bloga, kiedy wiesz, tam sobie uwiecznialiśmy nasze przygody z piłką, zrobiło się nagle, słuchaj, wielkie przedsięwzięcie. Także cieszymy się bardzo, pozdrawiamy swoich widzów. Jak tylko mamy okazję właśnie z kimś się spotkać, to strasznie się cieszymy. W każdym bądź razie, słuchaj, obozy Polish Soccer Skills są na całej Polsce. Zdaje się, że tam kilkadziesiąt tysięcy dzieci startuje. Przechodzą testy, najlepszych z nich wybierają właśnie do reprezentacji. Specjalną troską jakby ich obejmują, takim programem i pracują. No i jakoś tam ciężką pracą udało nam się do tej ekipy dołączyć, fajnie, nie? Fajnie, no to nie zrobić. I się rozmnażamy. Wiesz, tym bardziej mamy dzisiaj jeszcze wielki sukces, słuchajcie, bo rozdali 5 nagród indywidualnych dla takich najciężej pracujących osób tutaj na obozie. No i wśród tych 5 właśnie Gutek dostał nagrodę, także cieszymy się strasznie. Ja dopiero, powiem Ci, wyschły mi oczy. Cześć, brygada. Wyschły mi oczy, a Gutkowi dopiero się nogi uspokoiły. Także idziemy, bo coś tam zmontowali ze swoją reprezentacją, chcą mi pokazać. Wam życzę dużo sukcesów i ruszajcie się, dobra? Gdziekolwiek, na jachtach, na żaglach, cieszę się, że tu biegacie. Powodzenia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Was serdecznie. No pewnie, że tak. Na razie, powodzenia. Jak widzicie, kochani, nie tylko piłkarze nas rozpoznają, także cieszymy się tym bardziej. Pozdrawiamy serdecznie, kochani, całą żeglarską Polskę i wszystkich, kochani, miłośników wody. Jak widzicie, kochani, no, żeby żeglować, trzeba mieć też kondycję, się okazuje, patrzcie, i to pewnie niemałą. Biegają po plaży, no a to nie jest wcale proste biegać po plaży. Guteczku, jak się biega po plaży? Jak się biega po piasku? Co tutaj montujesz? Masz pomysł jakiś? Nie. A słuchaj, a gdzie to nasze jest, co robiliście? Właśnie tutaj było. Tutaj było? Ale wiesz, czego myślę zabrało? Bo patrz, jaka wysoka fala była. Tutaj masz ślady plaży. Jakbyście troszeczkę dalej to zrobili, to by pewnie ocalało, Guciu. Natomiast w tym momencie, zobacz, tu jest ślad, dokąd woda dochodziła, widzisz? Czyli w nocy był, o popatrz, nawet dotąd. Czyli ten Wasz wspaniały napis, w którym się napracowaliście tutaj. Patrz, Gutku, to jest ślad fali z nocy.
dotąd woda chodziła, a jest teraz tak daleko, widziałeś? Się naprasowali z chłopakami, zrobili fajny napis na plaży, troszkę za blisko wody i ten napis im zabrało. Kochani, no co, będziemy kończyć już w takim razie, już teraz naprawdę będziemy kończyć. Idziemy z Guciem, kochani, coś zjeść, jeszcze pospacerujemy se troszkę po plaży. Jeszcze raz serdecznie mu gratulujemy, kochani, świetnej postawy, super pracy, dziękujemy bardzo całej kadrze, kochani, Polish Soccer Skill, wszystkim osobom, kochani, tym z pierwszej linii od treningu i z tym od zaplecza, od wszelkich administracyjnych spraw, kochani, że takie przedsięwzięcie ma miejsce. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.